Witam serdecznie, nazywam się Chojnowski Radosław, jestem trenerem Opolskiego Klubu Bokserskiego Odra Opole. Ze mną jest Wiktor, którego już też znacie. Trzeci odcinek, pokażemy uniki w boksie. Najprostsze rzeczy, kilka takich podstawowych faktów, jak robić, jak nie unikać, na czym się skupiać. Także zapraszamy. Dzisiaj jesteśmy w sprzęcie. Wiktor, stań w pozycji bokserskiej. Na razie troszeczkę rozruszam go, żeby się w ogóle po swojemu, choć blisko do mnie. Jesteśmy noga w nogę, popracuj na razie, a potem poopowiadam, o co tu chodzi, tak? Ja na razie sobie swobodnie, to jest bardzo fajne ćwiczenie. Stoimy noga w nogę, nie mam prawa ani pójść do tyłu, ani do przodu. Pracuję tylko na tym, na tej mechanice, jaką ma ułożenie na nogach. Na odchyleniu, na wszelkich swoich unikach. On ma to już w swoim stylu troszeczkę, tak? A za chwilę to rozbierzemy na czynniki pierwsze. Pokaż mi, jak się bronisz, tak? Zwróćcie uwagę, jak cały czas obserwuję. W ogóle nie patrzę, że idą ciosy z boku, tak? To jest u mnie bardzo ważny element. Błędny wzrok, zawieszony w jeden punkt. Hop, tak, hop, hop, hop. Porusza się w każdej sekundzie, tak? W każdym momencie. Hop, hop, tak, tak, tak. Tak, tak. I tutaj, u nas, czyli w mojej szkole, na czym się skupiamy, to właśnie tak, jak tu widzicie u Wiktora, uniki połączone razem ze zbiciami ciosów. To jest bardzo fajny styl, bardzo niewygodny dla przeciwnika i nikt nie lubi takich wyłączonych rąk. Tylko też, żeby nad tym przepracować, trzeba najpierw dobrze ręce ustawić. To, co mówiłem w pierwszym odcinku, co opowiadałem o gardach, tak, gdzie jak barki mają być wysoko, jedno zawsze z drugiego wynika. Stań w pozycji sobie, Wiktor, luźniutko, czyli pokażemy teraz typowo ABC, tak, i przed lewym prostym, tak? Co możemy zrobić, Wiktor? Mój lewy prosty leci. Hop! Tak? Klasyczne kiwnięcie przed ciosem. Troszkę musi być odsunięty, tak? Żeby mimo tej kiwki nie widzieć. Jednak ta ręka też się to już troszkę zmienia w tych naszych unikach i w XXI wieku, jeśli chodzi o boks. Czyli jak ja zadaję ten lewy prosty, kiwnij sobie luźniutko na prawą stronę. Hop! Tak? Lewa ręka powinna być ciut bardziej wyciągnięta w ten sposób. Tak? Zobacz, Wiktor, zadaj na mnie lewy prosty. Hop! Tu, kiwnąłem, wyłączam całkowicie, zadaj mi jeszcze raz ten cios, hop, kiwnąłem, ciężar, głowa, kolano, stopa w jednym, teraz mam całą siłę tutaj. Proszę teraz zwrócić uwagę, że nie wyginam stopy, tak? Też już nie jestem zwolennikiem i mówię, no mam takie swoje jakieś tam metody, nie swoje, bo ja ich nie wymyśliłem, tylko gdzieś tam po całym świecie słuchając mądrych ludzi, tak? Czyli przenosimy ciężar, nie wykręcając tych pięt strasznie, tak? To siłę generuje tam do rzutu kulą, to nie do boksu jest. Także jeszcze raz, luźniutko. Wykonaj teraz prawidłowy blok, tak? Prawidłowy unik. Hop, tak. W tym momencie zatrzymujemy akcję, tak? Zostań tu. Jeśli ręka, barek tak jest ułożony, ja zdałem lewy i od razu prawy sierp. Bum, no to wszedłeś na niego teraz. Tak? Hop, bum. Mocna ręka, dmij to, akcję zrób. Schodzę? No. No i prawy sierp. Bum, nic nie reaguje. Ja mam mieć tak wbite w głowę, ten blok, jeśli ja tu mam rękę, nie muszę zaglądać, nie muszę nic z nią robić. Jeśli jestem schowany za barkiem, stoję na tylnej nodze, tak? Zadajesz czas lewy prosty i prawy sierp, hop, bum. Ja wszystko gaszę tu wcześniej na ciosie. A tu już można ściągać, nie ściągać, to o tym nie będziemy mówić, tak? Zwykły unik. Na czym polega? Stoję w pozycji bokserskiej. Jestem w jednej linii, tak? Muszę na tyle minąć cios, żeby to było możliwe, żeby go minąć. Nie za dużo też, tak? Czyli, Wiktor, zadaj na mnie lewy prosty. Zrobiłem unik, też zrobiłem unik, tak? Tylko, że miałem 3 metry do niego, tak? Zadaj, hop, tu, blisko, widzę, spod byka, schowana prawa, schowany, na nogach ułożony. W tym momencie każdą kontrę mogę zastosować, ale przede wszystkim jestem bezpieczny i widzę, tak? Teraz dajesz prawy prosty, czyli mam unik, unik, hop, też rękę wyciągam, drugą chowam, stąd mogę kontrować, cokolwiek innego robić i wrócić do swojej pozycji, tak? Czyli przed lewym prostym, lekka kiwka, przerzucam ciężar, myślę o przedniej nodze, jeśli chcę minąć lewy prosty, zadaję mi lewy prosty bez rąk, hop, tak, jeszcze raz, hop. I teraz tak, mamy różne metody, im wyższy zawodnik, tak, zadaj, jestem wysoki powiedzmy, tak, to skręcam się, nie obniżam się na nogach, im niższy, trochę silniejszy, nie tyle co prawidłowo, a może być dla niego lepsze, jeszcze raz daj, hop, przysiadłem, teraz mocno mogę uderzyć, wejść razem z tymi nogami, gdziekolwiek, przykładowo pokazałem cios na dół, tak. Ale wszystko, absolutnie wszystko sprowadza się znowu do równowagi. Nie robię unik i jestem zadowolony, że uniknąłem, tylko robię unik, zrób unik, hop, tak? No teraz może z tego wszystko zrobić, tak? Teraz lewy, prawy u mnie, pomału, bam, bam, tak, tak, o to chodzi. Głowa, kolano, stopa. Dzięki temu, przy takiej pracy na uniku, hop, ja jestem w tym momencie w stanie pójść i dalej w lewą stronę i w prawą. Jeśli wykonam choćby centymetr za daleko unik,
na lewą nogę, ta noga już jest wyłączona i ona tam już nigdzie nie pójdzie. Dlatego to jest tak ważne, to ułożenie nóg, podstawa połączona razem z rękami, z barkami i ze wszystkim, tak? U mnie na przykład na Odrze, u nas w klubie, jestem zwolennikiem pracowania na prostym uniku w dół, czyli tak zwanym przysiadzie. Tak? O to chodzi. Luziutko, hop, hop. I ten przysiad, ten unik powoduje to, że w jak najkrótszy sposób możemy obronić każdy, absolutnie każdy cios na górę, jeśli tylko będziemy pewni, mieli wysoko ręce ułożone i będziemy go prawidłowo robić. Nie na lewą nogę, nie na tylnią nogę, hop, tylko po prostu w dół. Tak? Luźniutko. Hop. 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 Cały czas mnie obserwuje. Jest to naprawdę świetna obrona. W najlepszych klubach na świecie, w zawodowych gymach, zawodowi bokserzy korzystają z tego, tak? Niekoniecznie jest to lubiane w boksie amatorskim, bo przy tym stylu mamy skuteczną obronę, nie mamy zbyt dużej częstotliwości ciosów, ale bijemy bardzo mocno. Co nie zawsze gdzieś tam się może przekładać w Polsce akurat na zwycięstwa, jeśli chodzi o boks olimpijski. Ale myślę, że to jest najlepsza metoda, bo my nie mamy wychować boksera, który będzie wygrywał poszczególne walki, tylko mamy wychować prawdziwego pięściarza. To jest proces, tak? I to trwa czasu troszeczkę. Aby ktoś, nie, że 2-3 lata poboksuje, coś zdobędzie, 2 razy przegra i go nie ma, tylko proces, żeby stworzyć naprawdę prawdziwych pięściarzy, tak? Czyli to na tym ma polegać. Przede wszystkim mamy być bezpieczni w walce. Mamy przede wszystkim być skoncentrowani. Ma nam to sprawiać frajdę. Mamy być zrelaksowani, tak? Żeby też do takiego poziomu dojść, to jest już masakra. Tak? Wrócimy ci. Dobra. Nie wiem, na czym skończyłem przed światłem. Dawaj, popracujemy na tym przysiadzie jeszcze, to sobie powycinacie, nie? Czyli ten przysiad, hop. Ja nie wiem, oczywiście też, żeby w parach popracować na tym, musimy dać sobie szansę popracować. Jeśli ja na przykład teraz mogę atakować ciosami na górę, ja nie wiem o tym, że on zrobi przysiad na dół, żeby dać sobie szansę popracować, potrenować. To też bardzo ważne, bo często w parach nie dajemy sobie popracować, za bardzo chcemy coś sobie udowodnić i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, do boksu trzeba zrobić 3 kroki w tył, pokora, technika i pracować, tak? Pokaż, Wiktor. Ja popronisz się tutaj na przysiadzie, hop, hop. Połóż ręce bliżej. O, to skutecznie, tak? Hop, przy tym stylu, hop, 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 tak? I powoduje to, że możemy bardzo mocno z każdej ręki skontrować. Czyli, zobaczmy, Wiktor, zadaj na mnie lewy prosty. Hop, jeśli wykonam teraz klasyczny unik, którą ręką mogę teraz kontrować? No prawą, tak? Bo jestem ustawiony na prawą stronę. Zadaj lewy prosty. Hop, teraz, prawy, jeszcze raz. Hop, łop, sierpowy, hop, łop, dół, hop, łop, dół. Absolutnie wszystkie ciosy po przysiadzie, po uniku prostym w dół można próbować zadać, tak? Także znowu mamy 2 światy. Mocne ciosy, wysoka garda, obrona, czy gdzieś ten spryt, trochę takiego ryzykowania. Który styl jest lepszy? Nie wiem. Wyjdzie jeden zawodnik, będzie bardziej cierpliwy, to co mówiłem też w poprzednich odcinkach. Od jednego, drugi będzie mniej cierpliwy i raczej ten, co niecierpliwy, będzie miał gorzej, tak? Choć nie ma na to też zasady. Czyli mamy proste uniki, ukierunkowane przed lewym prostym. Na prawą stronę, hop, tak, brawo, jesteś jeszcze z blokadą ręki, super. Jak najbliżej ten cios mijamy. Ja nie wiem, że on będzie robił unik, nie wiem tego, dam ci popracować. Ja prosty cios celuję w głowę, hop. No zbił cios akurat też, dużo mamy tego u nas w klubie, ale masz kiwnąć. Hop, tak, mniej, hop, widzicie, hop, oto, hop, hop, tak, na drugą stronę przed lewym, hop, tak, przed lewym, hop, tak. I mamy jeszcze przed ciosami sierpowymi obronę, tak? Czyli taka klasyka boksu. Chodź, Wiktor, bliżej. To, co w sumie tak troszeczkę już u mnie w klubie wyłączam, ale też gdzieś to pokazuję, uczę, bo to też otwiera jakiś światopogląd na zrozumienie naszego ciała, bo to jest bardzo ważne w boksie, żeby umieć całym organizmem zadawać ciosy, bronić się, poruszać, tak? Cios sierpowy, rotacyjnie obroń, dobrze? Lecę najpierw lewy sierpowy, dobrze? Powolutku, jak karate, hop, tak. Czyli ja zadaję cios. Najpierw idziemy sobie za tym ciosem, żeby dać sobie czasu. W tym momencie przechodzimy i teraz tak samo. Przy tej obronie jesteśmy ukierunkowani na kontrę prawą ręką, tylko i wyłącznie. Fakt, że mieliśmy tu małe zejście do prawej strony, czyli schodzi z mojej linii, tak? I przed prawym sierpowym za ciosem, hop, tak, tu jeszcze z nogami Wiktor wyszedł, tak? Ale taka klasyczna rotacyjka, zadaj na mnie lewy sierpowy, hop, tak? Zadaj lewy sierpowy, hop, tak? Cały czas go obserwuję, klasycznie, jeszcze leci cios na mnie, powoli, powoli, zabieram się z ciosem, tak, hop, przechodzę tu, łup, łup, kontruję. Ja mówię, uważam, że to już troszkę taka przestarzała metoda, przysiad, jeszcze raz przysiad, tak, ale
rotację też jak najbardziej trzeba umieć, żeby w mowie rozwijać się jak najlepiej. Popracuj sobie teraz na samych unikach, tak? Ja teraz sobie zadam lewy, sierp, prawy sierp. Dobra, czyli cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, a z dwoma przysiadami ten dół, dobrze? Że mamy sami porównanie, jak co wygląda. Mówię, technika z przysiadem jest bardzo trudna. Dlaczego? Bardzo trudna, bardzo prosta i bardzo trudna, bo sami sobie będziemy dodawać, im więcej sił, tym na tej przedniej nodze będziemy wisieli. Wszystkim, absolutnie wszystkim steruje tylnia nóżka. I ta, znowu mówię, cierpliwość. Także jeśli chodzi o uniki najprostsze, takie ukierunkowane, to żeśmy dzisiaj omówili, pokazali. Mam nadzieję, że przyda się to Wam. Pozdrawiam, dziękuję.